Dzień dobry, ja się nazywam Martyna Worpińska i witam Państwa na kolejnym webinarium, które się odbywa w ramach 12 miesięcy tematycznych z portalem Labi.pl. A to jest inicjatywa, która jest realizowana wspólnie przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Stowarzyszenie Labib i która odbywa się dzięki Programowi Rozwoju Bibliotek. A z kolei Program Rozwoju Bibliotek to jest przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, które w latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gates. I jak Państwo być może wiedzą, Program Rozwoju Bibliotek, zwany również jako PRB, wspiera właśnie od 2009 roku tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej i nie tylko. Ja witam Państwa na dzisiejszym webinarium, które się odbywa w ramach kwietniowego miesiąca tematycznego poświęconego właśnie między innymi kreatywności, a nasze dzisiejsze webinarium poprowadzi Agata Warywoda, bibliotekarka i trenerka z Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, członkini Stowarzyszenia Labib, która opowie Państwu, jak powstają nowe pomysły, jak wykorzystać trening kreatywności w bibliotece do ich tworzenia. Agata za chwilę się z nami połączy. Widzę, że już próbuje to robić. Agato, jeżeli możesz, to włącz proszę wizję i fonię. Państwa zapraszam na webinarium i przypominam, że w trakcie webinarium można zadawać pytania. My w trakcie webinarium nie będziemy na nie odpowiadać, natomiast te pytania zbierzemy, ja je zbiorę i wyświetlę na koniec i ostatnie 10-15 minut naszego webinarium to jest właśnie czas na wspólne szukanie odpowiedzi. Widzę, że Agata chyba ma jakiś problem z połączeniem się z nami. Poproszę Cię, Agato, żebyś spróbowała się jeszcze raz wyłączyć i połączyć ponownie. O, chyba się udało. O, no bo zaraz spróbujemy. A Państwo mogą pisać. O, widzę Cię. Cudownie. Mhm. Tak. Okay. Dzień dobry, czy Państwo mnie widzicie i słyszycie? Możecie dać znać na czacie. Okej, okay, dziękuję. Dziękuję Martyno za przedstawienie, za wstęp. Ja nazywam się Agata Warywoda i witam Was na webinarium, jak powstają nowe pomysły. Trening kreatywności w bibliotece. Jestem bibliotekarką i trenerką. Z bibliotekami jestem związana od jakichś 12 lat. Obecnie zawodowo jestem związana z takimi trzema miejscami. Z Krosnem, z Krośnieńską Biblioteką Publiczną, z Rzeszowem, z Akademickim Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii i w sumie z całą Polską, bo z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Labib, które mam nadzieję, że dobrze znacie. I mimo trzech różnych miejsc, jakby pracy, aktywności zawodowej, to co robię w zasadzie sprowadza się do edukacji, do przygotowania, prowadzenia warsztatów albo jakichś większych projektów edukacyjnych. I w temacie edukacji, warsztatów uczenia interesują mnie kompetencje cyfrowe, kompetencje miękkie, na przykład komunikacja empatyczna, a od jakiegoś czasu również kreatywność. I zapraszam Was dzisiaj na takie 45 minut przygody, eksperymentowania w temacie kreatywności. I zanim zaczniemy, jeszcze tak około organizacyjnie, dzisiaj na naszym spotkaniu warto sobie zorganizować i przydadzą się Wam flamastry, kredki, mazaki, cokolwiek co piszę, ale ważne, żeby to było w trzech kolorach. Kilka kartek, po których będziecie mogli coś sobie zapisywać, rysować. Z takich rzeczy niematerialnych przyda się nam otwartość na eksperymenty i błędy, bo to jest nierozerwalnie związane z kreatywnością i też to webinarium jest trochę takim eksperymentem. I z takich rzeczy niematerialnych przyda się nam cierpliwość, zwłaszcza jeżeli ktoś nie zna webinarium, skuszony tym tytułem, jak powstają nowe pomysły i czeka na takie metody, techniki, które dotyczą stricte generowania pomysłów i twórczego rozwiązywania problemów. One będą, ale będą w późniejszej części. Więc teraz jeszcze taka chwilka na to, żeby sobie zorganizować, natknąć się do otwartości, cierpliwości.
i zorganizować sobie coś do pisania i kilka kartek. Ja w międzyczasie chcę też powiedzieć troszkę o tym, dlaczego taki temat, kreatywność, zwłaszcza w kontekście bibliotek. Gdyby ktoś mnie zapytał o jakby pierwsze skojarzenie ze słowem biblioteka albo bibliotekarz, wręcz o synonim tego słowa, to powiedziałabym, że to jest kreatywność. No i skąd więc pomysł na to, żeby uczyć bibliotekarzy o kreatywności? Dla mnie to jest ważny temat. Pierwsze takie jakby z kreatywności to było moje pierwsze poważne szkolenie dyplomowe w Akademii Trenerów. I jak się tego uczyłam, to wydawało mi się to szalenie fascynujące, ale cały czas miałam z tyłu głowy taką trochę niezgodę, że przecież my w bibliotekach jesteśmy kreatywni, tak? Więc jakby po co jeszcze o tym uczyć? Ale w miarę tego, jak zgłębiałam ten temat, poznawałam też metodologię treningu kreatywności, doszłam do wniosku, że kiedy się uczymy więcej o kreatywności, kiedy poznajemy konkretne metody, to mogą się zadziać właśnie takie rzeczy, jakie teraz wyświetlam. I to jest też moja intencja na to dzisiejsze spotkanie. Ja sądzę, że dzięki treningowi kreatywności i takiej wiedzy troszkę teoretycznej, a troszkę praktycznej o kreatywności, możemy bardziej uporządkować te procesy kreatywne, które i tak robimy w bibliotekach, możemy je po prostu bardziej uporządkować, możemy poznać, mam nadzieję, że dzisiaj poznamy zasady twórczego myślenia, zobaczymy sobie, jakie są elementy treningu kreatywności, które z tych elementów możemy wykorzystać w naszej pracy, sprawdzimy sobie, jak poprowadzić taką naprawdę efektywną burzę mózgów, poprzyglądamy się, popróbujemy różnych metod twórczego rozwiązywania problemów i mam nadzieję, że poznamy po prostu takie przydatne narzędzia. Że tą kreatywność, którą i tak mamy, będziemy mogli jeszcze jakoś tak bardziej wzmocnić i lepiej z niej korzystać. I zacznijmy sobie od czegoś bardzo trudnego tak naprawdę, czyli od próby zdefiniowania słowa kreatywność. I zapraszam, żebyśmy sobie to zrobili w aplikacji Menti. Zapraszam, żebyście sobie teraz wzięli swoje telefony albo otworzyli nową przeglądarkę, nową stronę internetową, wpisali tam www.menti.com, a następnie wpisali kod 18784717 i tam czeka na Was zadanie, tak? Takie, których trzeba sobie wyobrazić, że musicie przygotować definicję kreatywności, może do jakiegoś słownika albo do jakiejś encyklopedii. I gdybyście taką definicję kreatywności mieli przygotować, to co by się w niej znalazło? Jakie słowa? Dokładnie trzy słowa na pewno w tej definicji kreatywności powinny się znaleźć. Zapraszam, żeby teraz spróbować taką definicję kreatywności przygotować. Ja udostępnię to, co się dzieje na Menti. I zaraz wspólnie się temu poprzyglądamy. Aha, okej. No wspaniałe rzeczy tutaj się dzieją. Mamy już 26 odpowiedzi. To, co wyświetla się taką największą czcionką, to znaczy, że najwięcej takich odpowiedzi padło, czyli mamy pomysłowość, wyobraźnię, oryginalność, otwartość, myślenie, twórcze myślenie. Już 68 odpowiedzi. Cały czas na pierwszym miejscu jest pomysłowość, pomysł, wyobraźnia. Pojawia się też twórczość, innowacyjność, oryginalność. Chęć zmiany, odwaga, pojawiają się rozwiązania. Okay. Mamy 102 odpowiedzi, dajmy sobie jeszcze chwilkę. Ale myślę, że tutaj już niewiele się zmieni, że to ta pomysłowość, wyobraźnia i otwartość będzie na pierwszym miejscu, jeszcze twórczość i pomysł. Zatrzymam. Dziękuję Wam bardzo za Wasze odpowiedzi. I w zasadzie wszystko, co tam się pojawiło, czyli pomysłowość, rozwiązania, twórczość, oryginalność, innowacja, to może stanowić część kreatywności.
Z kreatywnością jest tak, że jest wiele definicji tego pojęcia i wiele teorii. Ja w swojej pracy i w warsztatach kreatywności bardzo dużo korzystam z dorobku Krzysztofa Schmidta i proponuję przyjąć jego definicję. On mówi, że kreatywność jest wtedy, kiedy jesteśmy w stanie w miarę często generować nowe wartościowe wytwory. I te wytwory to mogą być różne, tak, to mogą być rzeczy, to mogą być idee, ale też jakieś metody działania, pomysły. I kiedy jesteśmy przy definicji kreatywności, to też chciałabym na chwilę wspomnieć o takiej pani, która się nazywa Teresa Amabile, która jest Amerykanką, badaczką kreatywności, motywacji, związaną z Uniwersytetem Harvarda, która stworzyła coś, co mnie się szalenie podoba i jestem ciekawa, jak wam się spodoba. To jest teoria komponentów kreatywności, albo można to też nazwać komponentowym modelem twórczości. Ona mówi o tym, że kreatywność przybiera różne formy, że kreatywność jest wtedy, kiedy zostanie wynalezione coś ciekawego i to jakoś, nie wiem, zrewolucjonizuje świat, ale kreatywność jest też wtedy, kiedy robimy jakiś fajny kolaż z papieru. Mówi o, na podstawie wielu lat badań, mówi też o tym, że my mamy różne poziomy kreatywności i każdy z nas, nawet wykonując to samo zadanie, może mieć różny poziom kreatywności, bo on bardzo zależy od takich czynników wewnętrznych i zewnętrznych. W tej teorii kreatywności dużo jest też mowy o motywacji wewnętrznej, że najbardziej jesteśmy kreatywni wtedy, kiedy mamy do tego taką motywację wewnętrzną, jakieś swoje zainteresowanie, pasje, czujemy, że to, co robimy, jest ważne. Natomiast motywatory zewnętrzne mogą osłabiać poziom kreatywności. Teresa Amabile wraz ze współpracownikami przeprowadziła takie badania, gdzie podzieliła dzieci na dwie grupy. Każda z grup dostała te same materiały i miała za zadanie stworzyć kolaż, taki kolaż papierowy, plastyczny. Obydwie grupy wiedziały, że dostaną za to nagrody. Pierwsza grupa wiedziała, że te ich kolaże będą oceniane, że ktoś dorosły będzie je ewaluował, oceniał i na tej podstawie dawał im nagrody. A druga grupa wiedziała, że nagrody będą, ale po prostu będą losowane. I okazało się, że ta pierwsza grupa, która wiedziała, że takim motywatorem zewnętrznym jest nagroda, ale przyznawana na podstawie oceny, zrobiła dużo mniej kreatywne kolaże. Więc okazuje się, że takie motywatory zewnętrzne związane z ocenianiem, z przyznawaniem nagród, według tej teorii osłabiają naszą kreatywność. Zostawiam to jako takie zasygnalizowanie do sprawdzenia sobie, czy znajdziecie w tej teorii coś, co jakoś wam się spodoba i z wami zarezonuje. Jest też taki krótki, kilkunastominutowy filmik, gdzie autorka tej teorii o tym opowiada. Ja go dzisiaj nie będę wyświetlać, ponieważ on nie ma polskich napisów, zostawiam go w materiałach jako coś do sprawdzenia sobie w domu. Natomiast chcę się z wami podzielić jeszcze czymś takim. Ciężko mi było znaleźć jakby tłumaczenia prac Amabile na język polski, więc próbowałam sobie to przetłumaczyć po swojemu. I generalnie to, co ona mówi, można sprowadzić do tego. Kreatywność jakby nie jest domeną wybranych osób, jakiegoś małego procentu społeczeństwa. Zwykłe osoby też mogą być kreatywne. I to, co najbardziej mi się w tej teorii podoba, to to, że kreatywność może przybierać bardzo różne formy. Od codziennych działań, takich zwykłych działań kreatywnych, po duże wynalazki naukowe. Widzę pytanie na czacie od Katarzyny i tak, ta książka, o której piszesz, to jest w zasadzie jedyna przetłumaczona na język polski Amabile. Bardzo zachęcam do jej lektury. Okej, to troszkę dotknęliśmy tego tematu kreatywności, tego czym jest, że jest też procesem, że są różne poziomy. I teraz chciałabym was zapytać o to, gdybyście mieli przeprowadzić taki proces kreatywny, na przykład burzę mózgów, tak? Wyobraźcie sobie, że w waszej bibliotece, w waszej instytucji macie przeprowadzić burzę mózgów na temat tego, jaką nową ofertę dla młodzieży stworzyć, wymyśleć, to według jakich zasad ten proces kreatywny, ta burza mózgów powinna przebiegać? I tu oddaję głos Martynie. Jestem bardzo ciekawa, jakie odpowiedzi się pojawią. Ja już jestem i wyświetlam Państwu ankietę, w której pytanie brzmi:
Wyobraź sobie, że masz przeprowadzić proces kreatywny, na przykład burzę mózgów nad nową ofertą dla młodzieży w swojej bibliotece. Według jakich zasad powinien ten przepraszam, według jakich zasad powinien przebiegać ten proces? Mogą Państwo wybrać wiele z dostępnych tutaj odpowiedzi. Ja za chwilę je przeczytam. Przypomnę tylko, aby wysłać tę ankietę i żebyśmy widzieli, jak Państwo odpowiadają, to jak Państwo już wybiorą te odpowiedzi, to na dole się pojawia taki przycisk wyślij. Znaczy, należy go kliknąć. Ja widzę, że Państwo już odpowiadają i dla tych, którzy odpowiadają i się nadal zastanawiają, ja teraz przeczytam, jakie odpowiedzi są do wyboru, a przypominam, że odpowiadamy na pytanie, według jakich zasad powinien przebiegać proces kreatywny. Pierwsza zasada, im więcej pomysłów, tym lepiej. Druga zasada, pomysły powinny być przede wszystkim realne do zastosowania. Kolejna zasada, to jest ocenianiem pomysłów zajmiemy się dopiero po zakończeniu procesu. Kolejna, w procesie kreatywnym powinny brać udział osoby, które znają się na danym temacie. Generując pomysły, nie możemy zapominać o aktualnej sytuacji, możliwościach i zasobach biblioteki. Kolejna, jeżeli kilka osób uważa, że zgłaszany pomysł nie jest zbyt dobry, lepiej, żeby powiedziały o tym od razu. Przedostatnia zasada, którą mamy do wyboru, to jest: kiedy mamy już kilka pomysłów, śmiało możemy zakończyć ćwiczenie i przejść do kolejnego. I ostatnia zasada, im bardziej zróżnicowana grupa uczestników, tym lepiej. Zatem mają Państwo kilka możliwości do wyboru. Przypominam, że można wybrać kilka z nich, być może nawet wszystkie, jeżeli uznają Państwo to za sensowne. I odpowiadamy na pytanie, według jakich zasad powinien przebiegać proces kreatywny, wyobrażając sobie, że mamy do przeprowadzenia taki proces, na przykład burzę mózgów nad nową ofertą dla młodzieży w swojej bibliotece. To ja zachęcam Państwa do odpowiadania na to pytanie. Przypominam, że jak już Państwo odpowiedzą, to na dole trzeba kliknąć przycisk wyślij i wówczas te nasze Państwa odpowiedzi się zapiszą, a my je zobaczymy. Ja widzę, że już ponad połowa uczestników naszego dzisiejszego webinarium odpowiedziała na to pytanie, a jest nas dzisiaj aż 255 osób. Brawo dla Państwa. Jak przekroczymy próg 70% osób uczestniczących, które odpowiedziały na to pytanie, to ja zakończę możliwość udzielania odpowiedzi. Zaprezentuję Państwu wyniki, a naszą dzisiejszą ekspertkę Agatę Warewodę poproszę o komentarz do nich. Zbliżamy się do 70%, jeszcze dajmy sobie chwilę. Pani Barbara pisze na czacie, że jest 255 osób kreatywnych, z pewnością tak, a co więcej, to są te osoby, które chcą się jeszcze więcej dowiedzieć o kreatywności, co jest cudowne. No dobrze, mamy 66%, to jest bardzo ładna liczba, taka okrągła, z dwóch szóstek szczęśliwych. I ja chyba w takim razie już nie będę Państwa męczyła tą ankietą. Ci, którzy chcieli już zagłosować, zagłosowali. Kończę możliwość udzielania odpowiedzi i pokazuję Państwu wyniki. Mamy odpowiedzi od 177 osób z 258 uczestniczących w tym momencie. Agato, oddaję Ci głos. Dziękuję za udział w ankiecie. Muszę powiedzieć, że ona była troszkę przewrotna, ponieważ część tych zasad, które tutaj się pojawiły, wspierają kreatywność, a część wręcz przeciwnie. Bardzo mnie cieszy, że 51% osób uważa, że im więcej pomysłów, tym lepiej. Sprawdźmy jeszcze. Bardzo mnie też cieszy, że niewielka liczba, dosyć niewielka liczba jest w odpowiedzi na, jakby zagłosowała na to, że w procesie kreatywnym powinny brać udział osoby, które znają się na danym temacie, tylko takie osoby. Cieszy mnie też to, że jest mało odpowiedzi przy tej zasadzie, że kiedy mamy już kilka pomysłów, to śmiało możemy zakończyć i przejść dalej, ponieważ to nie wspiera kreatywności. Ja teraz zakończę udostępnianie wyników. Wrócę do prezentacji, żebyśmy mogli jakby odnieść się do tego, co było w ankiecie i do tego, co nam proponuje teoria. Profesor Edward Nęcka,
taki guru, jeżeli chodzi o temat kreatywności, twórczości w Polsce, mówi o takich 6 zasadach, według których proces kreatywny powinien przebiegać. W ankiecie mieliście na przykład takie stwierdzenie, że im więcej pomysłów, tym lepiej, i ono się ładnie pasuje do zasady różnorodności, która zakłada, że pomysłów powinno być jak najwięcej, powinny być różnorodne, i wedle zasady różnorodności, na przykład w burzy mózgów czy w innym procesie kreatywnym, powinny brać udział różne osoby, tak? O różnym wykształceniu, o różnych zainteresowaniach. Im więcej pomysłów, tym lepiej, im więcej zróżnicowanych osób też, tym lepiej. Druga zasada odroczonego wartościowania wiąże się z tym, co w ankiecie było sformułowane w ten sposób, że jeżeli kilka osób uważa, że jakiś pomysł jest zły, to powinno to zgłosić od razu. Otóż nie, tak? Zakłada się, że bardzo ważne dla procesu kreatywnego, żeby on zakończył się jakimś pozytywnym i takim użytecznym wynikiem, jest to, żeby podzielić go na dwie fazy. Pierwszą fazę, gdzie generujemy tylko pomysły i w ogóle się nie zastanawiamy, ani czy one są realne, ani czy są dobre, po prostu je generujemy i dopiero potem w drugiej fazie, po takim odroczeniu, możemy je wartościować, czyli oceniać. Potem zasada racjonalnej irracjonalności. Ona się wiąże z tym, co w ankiecie było zawarte tak przewrotnie, że pomysły powinny być przede wszystkim realne. Otóż według tej zasady nie. Podczas generowania pomysłów zapisujemy wszystko, co nam przyjdzie do głowy, nawet jeżeli to jest absurdalne, jakieś paradoksalne, bo nie wiemy, co na końcu z tego pomysłu wyjdzie. Tak? Jak możemy go przekształcić i z takiego pozornie irracjonalnego pomysłu może powstać coś ciekawego. Kolejna zasada, kompetentne niekompetencji, bardzo ją lubię, bo ona też mi się kojarzy z tym, że troszkę pozwala nam odklejać łatki od ludzi, od współpracowników. Ta zasada zakłada, że na przykład w burzy mózgów powinny brać udział różne osoby, nie tylko takie, które znają się na temacie. Czyli jak robimy coś na przykład dla dzieci, to zazwyczaj jest tak, że prosimy, no to wszyscy z oddziału dla dzieci przyjdźcie, będziemy dyskutować, co my wypracujemy nowego. W takiej dyskusji powinny wziąć udział różne osoby, nie tylko te, które na tym temacie się znają i też nie tylko takie, o których uważamy, że są jakoś mocno kreatywne. Czyli kompetentna niekompetencja, w końcu zasada ludyczności, która mówi o tym, że podczas procesów kreatywnych, podczas burzy mózgów dobrze jest się po prostu fajnie bawić i mieć taki klimat jakiegoś zaufania, bezpieczeństwa, dobrej zabawy. I w końcu zasada aktualności, którą można odwołać do tego stwierdzenia w ankiecie, że generując pomysły powinniśmy brać pod uwagę zasoby biblioteki, nie wiem, ilu ma pracowników, jakie ma fundusze. Pewnie tak w życiu tak nam się wydaje, że tak powinno być, natomiast w procesach kreatywnych zakłada się, że jeżeli wchodzimy w burzę mózgów albo w ten proces kreatywny, na chwilę zapominamy o tym, co jest dookoła, tylko skupiamy się na tu i teraz, tak? Czyli generujemy te pomysły nie myśląc o tym, czy będzie miał jak to zrobić, czy będą na to fundusze, skupiamy się na tu i teraz, tak? Tylko na tym problemie i na pomysłach, jakie mamy wygenerować, na chwilę zapominając o tej realności dookoła. To tyle, jeżeli chodzi o zasady kreatywności. Przejdźmy sobie teraz do treningu kreatywności. Ten trening ma taki układ i taką metodologię, że składa się jakby z 5 elementów. My dzisiaj sobie spróbujemy przejść, tak tylko zasygnalizować 4 z nich. Zrobimy rozgrzewkę twórczą, myślenie pytajne, kombinacyjne i twórcze rozwiązywanie problemów. Gotowi jesteście na rozgrzewkę twórczą? Będę teraz potrzebowała waszej aktywności na czacie. Super, piszecie, że tak. Pierwsze ćwiczenie, które można zrobić w rozgrzewce twórczej, nazywa się Co można? Za chwilę przeczytacie, wyświetlę wam na prezentacji pytania i poproszę o to, żebyście zapisali swoje odpowiedzi na czacie. Wszystkie, jakie wam przychodzą do głowy, jedyne co, można starać się nie powtarzać tych odpowiedzi, które już się pojawiły. Zapraszam. Co można otworzyć? Co można otworzyć? I śmiało. Drzwi, okno, książkę, umysł. OK. Walizkę, głowę, oczy, folder, serce. Umysł. Lodówkę. Skrzynię, wystawę, usta. Laptopa, tak.
Okej, dziękuję. Słuchajcie, zmieniam pytanie. Co można zamknąć? Co można zamknąć? Aha, dyskusję, walizkę, torbę, rozdział w życiu, więźnia, książkę, przeszłość, związek, zadanie. Okej. Dziękuję. Uwaga, zmieniam pytanie. Co może się wyczerpać? Co może się wyczerpać? Cierpliwość, bateria, cierpliwość, pomysły, wyobraźnia, chęć do działania, zasoby naturalne, słońce. Ok, zmieniam pytanie. Czego człowiek nie jest w stanie wyczerpać? Czego człowiek nie jest w stanie wyczerpać? Możliwości czasu, miłości, słońca, fantazji, emocji, optymizmu, wyobraźni. Okej. Wrażliwości. Super. Dziękuję Wam. To było takie ekspresowe, tak? Bo nie mamy za wiele czasu. Przykład takiego ćwiczenia, które możecie zrobić w rozgrzewce twórczej. Teraz kolejne ćwiczenie, bardzo ważne. Jeżeli będziecie chcieć robić trening kreatywności, zachęcam Was do tego, żeby tego ćwiczenia nie zabrakło. Płynnie myśleć. Zaraz na czacie, zaraz Wam wyświetlę. Dwa kryteria, dwa słowa i proszę o to, żeby na czacie napisać wszystkie przedmioty, cokolwiek Wam przyjdzie do głowy, co spełnia jednocześnie te dwa kryteria. Gotowi? Co jest jednocześnie okrągłe i mniejsze od piłki siatkowej? Jestem bardzo ciekawa. Jajko, oko, jabłko, moneta, grat, pomarańcza. Piłka tenisowa, cytryna, mandarynka, śliwka, medal. A kaktus, kulka magnetyczna. Pieniądz, ziarenko piasku, mały globus. Ok, dzięki. Zmieniam kryteria. Co jest jednocześnie błyszczące i śmieszne? Brokat, przypinka, celafon, psi nos, ok, albo koci nos. Ok, książeczka dla dzieci, brokat. Dziękuję, zmieniam kryteria. Co jest jednocześnie zanikające i tanie? Zanikające i tanie. Oczy uśmiechniętej osoby, lody, bańka mydlana, szybka moda, mgła, uczciwość, papier toaletowy. Ok. Ok. Dziękuję Wam bardzo, zamykam. Oczywiście to powinno normalnie trwać dłużej, my teraz sobie tylko sygnalizujemy. I chcę Wam powiedzieć, że to ćwiczenie jest bardzo ważne, ponieważ ono jest po to w rozgrzewce twórczej, żeby uruchomiło płynność myślenia. Płynność myślenia jest wtedy, kiedy w krótkim czasie możemy wygenerować wiele różnych rozwiązań, wiele różnych pomysłów, więc jakby warto to ćwiczenie stosować. Bo płynność myślenia ma też duże znaczenie w teorii kreatywności, w procesie kreatywnym, ponieważ im więcej pomysłów zgłosimy, nawet irracjonalnych, to tym większe jest prawdopodobieństwo, że któryś z nich będzie naprawdę albo w pierwotnej wersji, albo po przekształceniu użyteczny, sensowny, oryginalny. Po co w treningu kreatywności rozgrzewka twórcza? Dlaczego nie możemy od razu usiąść i na przykład wymyślać jakiegoś rozwiązania? Ona jest potrzebna, żebyśmy się mogli skoncentrować na przyszłych zadaniach twórczych, które będą już taką kreatywnością zaawansowaną. Jest potrzebna po to, żeby wprowadzić właśnie ten klimat grupowy, żeby się ziściła ta zasada ludyczności. I rozgrzewka twórcza jest bardzo ważna, bo ona stymuluje myślenie rozbieżne. Płynność, giętkość, oryginalność myślenia, łączenie odległych skojarzeń. Więc jakby zachęcam, żeby tej rozgrzewki twórczej nie omijać. Okay, przechodzimy ekspresowo do takiego już jakby właściwego treningu kreatywności. Spróbujemy sobie teraz poćwiczyć myślenie pytajne. I teraz będzie Wam potrzebna kartka papieru, na której będziecie mogli sobie coś zapisywać. Zapraszam, żeby ją sobie przygotować. I zapraszam Was do ćwiczenia, które się nazywa pytanie do obrazka, które jakoś zawsze mi się sprawdza, bez względu na to, z jaką grupą wiekową pracuję i ćwiczę kreatywność. Za chwilę zobaczycie obrazek i zapraszam Was do tego, żebyście zapisali, nie na czacie, tylko na kartce właśnie papieru albo w komputerze, zapiszcie jak najwięcej pytań, jakie nasuwają się Wam po zobaczeniu tego obrazka.
Czyli zaraz wyświetlam obrazek, a Wy zapisujecie wszystkie pytania, jakie Wam przyjdą do głowy. Damy sobie na to kilka minut. Gotowi? Wyświetlam obrazek. Mam nadzieję, że on jest widoczny. I teraz taki czas na to, żebyście sobie mogli pozapisywać wszystkie pytania, jakie przychodzą Wam do głowy. U mnie jest 11:30, umówmy się, że o 11:33 przejdziemy dalej, więc 3 minuty na to, żeby pozapisywać wszystkie pytania. Jestem bardzo ciekawa, jakie pytania się u Was pojawią, ponieważ przy każdej grupie to zadanie mnie zaskakuje. Zawsze te pytania są jakoś inne i zróżnicowane. Jeszcze 2 minuty. Wszystko, co nam przychodzi do głowy, kiedy patrzymy na ten obrazek. Jeszcze minutka. Widzę na czacie wolność i przygoda. To są skojarzenia. Tak sądzę, że to są skojarzenia z tym obrazkiem. A ja proszę o to, żeby zapisać pytania. Jak patrzycie na ten obrazek, jakie pytania przychodzą Wam do głowy? I zaraz będziemy sobie to sprawdzać. Przed czym ucieka mama i dziecko. Proszę, nie piszcie tych pytań na czacie, tylko zachowajcie je sobie na kartce papieru. Jakby zaraz powiem, co będziemy dalej z tymi pytaniami robić. Natomiast możecie na czacie dać mi znać, czy jesteście gotowi, żebyśmy przeszli dalej do kolejnej części tego ćwiczenia. Czyli czy udało się troszkę pytań pozapisywać. Gotowi, ok. Dobrze, to teraz będziemy te pytania liczyć. Zapraszam, żebyście sobie jakoś zaznaczyli kolorem, policzyli, ile zapisaliście pytań, które zaczynają się od takich słów jak kto, co, gdzie, kiedy, jak, w jaki sposób. To są takie pytania, które zbierają informacje faktograficzne i proceduralne. Teraz dajcie sobie chwilkę na to, żeby policzyć, ile takich pytań mieliście. Piszecie na czacie 4, 3, 1, 2, 6, ok. Ktoś miał 12, aż super. 14, 9. Dobrze, to idziemy dalej, bo będziemy dalej te pytania liczyć, tak? Sprawdziliśmy, ile mamy pytań zbierających informacje. Teraz policzcie proszę, czy macie ile pytań, które zaczynają się od dlaczego, dlaczego nie, czemu. To są takie pytania, o których mówimy, że organizują informacje. Zero to też jest ok, może być też zero. Niektórzy mają cztery, niektórzy jeden, dwa, ok. Jeden. Pytania organizujące informacje. Dlaczego, dlaczego nie, czemu? I widzę po czacie, że jest ich zdecydowanie mniej niż tych pierwszych i to jest naturalne, zwłaszcza jeżeli pierwszy raz robimy to ćwiczenie. Pytanie a czy też można tutaj sobie policzyć, takie pytanie a czy. Dobrze, idziemy dalej, ostatni raz liczymy pytania. Tym razem pytania tworzące informacje, pytania hipotetyczne i spekulatywne, które zaczynają się od co jeśli, co będzie dalej, co się stanie, gdy, dokąd zmierza, co by było, gdyby. Jeżeli macie takie pytania, które trochę wychodzą poza to, co było na tym obrazku,
To też je proszę policzcie. 4, 1, 3, ktoś ma 3, ktoś ma 2. Liczymy, ile mamy pytań hipotetycznych i spekulatywnych. OK. Dziękuję Wam bardzo za też taką otwartość i udział w tym ćwiczeniu. To ćwiczenie Pytanie do obrazka uczy nas myślenia pytajnego. O tym, czym jest to myślenie pytajne, jeszcze za chwilkę powiem. Natomiast jakby w komentarzu do samego ćwiczenia przyjmuje się, że w myśleniu twórczym, w myśleniu kreatywnym, kiedy mamy usiąść nad jakimś wyzwaniem, problemem, że duże znaczenie ma zadawanie pytań z tej ostatniej grupy, czyli pytań hipotetycznych i spekulatywnych, takich, które trochę wykraczają poza to, co na tym obrazku widzieliśmy, tak? Takich, które wykraczają poza daną sytuację problemową, czyli tych, takich właśnie co jeśli, co jeżeli się coś wydarzy, co by było gdyby. I to ćwiczenie nie jest o tym, żeby teraz się oceniać, że Boże, ja miałam tylko na przykład dwa hipotetyczne, nie jestem kreatywna, kreatywny. Ono jest po to, żeby zobaczyć, że są takie różne poziomy pytań i że można je ćwiczyć po to, żeby rozwijać myślenie pytajne. I teraz tego już nie będziemy robić, chcę Wam tylko polecić, że takich ćwiczeń rozwijających myślenie pytajne, wspierających kreatywność jest bardzo wiele. Jednym, które jakoś lubię, bo mi się kojarzy bardzo mocno z biblioteką, to są pytania do bajki. To polega na tym, że przypominamy sobie treść jakiejś bajki, na przykład Czerwonego Kapturka, potem wchodzimy w rolę tak zwanego marsjanina, kogoś, kto pierwszy raz słyszy tę opowieść, w ogóle nie zna kontekstu kulturowego i musimy zapisać wszystkie pytania, które dotyczą treści bajki, które przychodzą nam do głowy. Też polecam Wam to ćwiczenie do przetestowania. A drugie, trochę zabawne, a trochę trudne ćwiczenie, 5 pytań do. To jest takie ćwiczenie, w którym przygotowujemy sobie jakąś odpowiedź. Na przykład odpowiedź brzmi las, a naszym zadaniem jest sformułować 5 pytań do tej odpowiedzi. Czyli formułujemy 5 pytań, na które odpowiedź może brzmieć las. Albo 12, albo Kraków, albo biblioteka, co mamy ochotę. Czyli z całego całego zakresu ćwiczeń z myślenia pytajnego. Polecam Wam pytania do obrazka, pytania do bajki i na przykład 5 pytań do. Czym jest to myślenie pytajne? Nie ma więc, jakby w słowniku języka polskiego nie ma takiego słowa. Autor, to jest takie sformułowanie, które stworzył właśnie Krzysztof Schmidt, zajmujący się treningiem kreatywności. I on to definiuje jako takie myślenie problemowe, coś, co nam pomaga odkrywać, formułować i reformułować problemy. I ta część treningu kreatywności, gdzie ćwiczymy myślenie pytajne, jest nam potrzebna po to, żebyśmy mogli właśnie uczyć się dostrzegać problemy, potem je odpowiednio formułować, trafne pytanie do problemu, do wyzwania zadawać. I jeżeli trzeba, to też te problemy, te wyzwania redefiniować. I to myślenie pytajne jest ważne, bo jak się jakby tak zagłębimy w teorię kreatywności, to też zobaczymy, że czasem od dobrze postawionego pytania bardzo dużo zależy. Na przykład Kate Sawyer, autor też do takiego podręcznika dotyczącego ćwiczeń kreatywności, i osoba, która zajmuje się zawodowo zadawaniem pytań i tym, jakie to ma moc, mówi, że twórczość efektywna zawsze zaczyna się od pytań, więc też jakby warto tego myślenia pytajnego nie pomijać w treningu kreatywności. OK, przechodzimy szybciutko do ćwiczenia myślenia kombinacyjnego i tu też Wam chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś, komuś się podobają te ćwiczenia, ale na przykład nie chce prowadzić w bibliotece całego treningu kreatywności, tylko szuka jakichś ciekawych ćwiczeń, które są związane mocno z literaturą i z biblioteką, to właśnie tutaj je znajdzie. Z całego treningu kreatywności ta część poświęcona myśleniu kombinacyjnemu jest mocno zanurzona w pisaniu, w tworzeniu, w wymyślaniu i w literaturze.
I zapraszam Was teraz do takiego ćwiczenia, które się nazywa Pola Słów. Za chwilę zobaczycie dwa pola, dwa takie kółeczka i w każdym będą przypadkowe słowa. Zapraszam Was do tego, żebyście z każdego z tych pól wybrali po jednym słowie i w oparciu o te dwa słowa wybrane stworzyli jakieś ciekawe zdanie, a następnie zapisali je na czacie. Gotowi? Czyli będziemy mieć dwa kółka, z każdego wybieramy po jednym słowie i tworzymy jakieś ciekawe zdanie. Dajcie proszę znać na czacie, czy jesteście gotowi do tego, żebym wyświetliła ten slajd. Gotowi, super. To wyświetlam. Mamy dwa pola ze słowami, wybieramy sobie z każdego po jednym i próbujemy stworzyć jakieś ciekawe, interesujące zdanie i piszemy je na czacie. O, diament był powodem zemsty na Teresie. Super. Przebiśniegi kwitną o świcie. Przed nami wyrosła góra zdumienia. Teresa jest zauroczona blaskiem diamentu. Coś ta Teresa z diamentem jakoś często. Bydgoszcz błyszczy jak filiżanka. Aha, super. Jest tyle zdań, że nawet nie nadążam czytać. Deser był zdumiewająco dobrym. Cichy tramwaj jest jak filiżanka na... Nie wiem, na czym nie zdążyłam. Okej, okay. Jestem zdumiona, że pod koniec kwietnia pada śnieg. Kibice nanieśli piasku do tramwaju. Super, jestem pod wrażeniem Waszej pomysłowości. Dziękuję Wam za to. I tak kolejne to ćwiczenie mogłoby się toczyć, tak? Moglibyśmy sobie wybierać kolejne słowa i próbować układać z nich zdania. Ale przejdziemy już do kolejnego ćwiczenia. Zapraszam Was do ćwiczenia, które się nazywa Tajemniczy Stwór. Teraz jest taki czas, że powinniście sobie przygotować kartkę papieru i flamastry w trzech kolorach. Flamastry cokolwiek co pisze, ale co ma trzy kolory. Więc bierzemy kartkę papieru i bierzemy coś do pisania. I pozwólcie jakby znowu przeprowadzić się przez to ćwiczenie. Etap pierwszy. Narysujcie na kartce papieru jednym, pierwszym mazakiem, flamastrem, kredką, jakąś dowolną linię na kartce. Ja też to może będę robiła z Wami i spróbuję potem pokazać, czyli rysujemy flamastrem jakąś dowolną linię na kartce. Myślę, że to już jest gotowe. Przechodzimy do etapu drugiego. Bierzemy teraz drugi mazak, drugą kredkę, coś, co ma inny kolor i na tej samej kartce rysujemy drugą dowolną linię. Myślę, że macie. I teraz bardzo ważny etap. Bierzemy trzeci mazak i uwaga, rysujemy linię, ale tak, aby wraz z poprzednimi liniami powstało jakieś tajemnicze, fantastyczne zwierzę, jakiś stwór. I co ważne, trzeba to zrobić w jednym ciągu bez odrywania mazaka. Proszę, nie odrywajcie mazaków. Spróbujcie teraz narysować taką linię, która pozwoli Wam stworzyć wraz z poprzednimi liniami jakiś stwór, jakiegoś stwora fantastycznego. Ja teraz bardzo żałuję, że nie mogę zobaczyć tego, co narysowaliście, ale tak myślę, że możecie zrobić na przykład zdjęcie tych Waszych stworów i wysłać nam na fanpage Labibowy. Ja pokażę swojego stwora. Słuchajcie, wyszło mi coś takiego. Jestem bardzo ciekawa, co powstało u Was. Już mówię, co możemy zrobić dalej w tym ćwiczeniu. Kiedy ten stwór jest gotowy, możemy sobie wymyśleć nazwę, podstawowe cechy charakteru, środowisko, w którym żyje, czym się odżywia, kto jest jego jednym najlepszym przyjacielem, kto jest jego jednym największym wrogiem, a później najlepiej w grupach stworzyć na przykład opowieść, a może scenariusz filmu albo komiks, w którym bohaterami są właśnie Wasze stwory. Bardzo lubię to ćwiczenie. Ono rzeczywiście pomaga nam rozwijać myślenie kombinacyjne, ale równie dobrze może być po prostu takim niezależnym ćwiczeniem do pracy w bibliotece. Tajemniczy stwór. Teraz tylko zasygnalizuję tak szybko, że mamy też bardzo fajne ćwiczenie opowiadania z kubka albo z kopert właśnie w tym myśleniu kombinacyjnym.
mamy trzy grupy: miejsce, jakąś postać, cechę charakteru. Wymyślamy sobie albo korzystamy z gotowca, mamy dużo jakby tych miejsc, dużo postaci, dużo cech charakteru, losujemy i powstaje nam takie coś, jak na przykład tutaj mamy gadatliwy pisarz powieści przygodowych w pociągu pośpiesznym i naszym zadaniem, czy zadaniem grupy, z którą pracujemy, jest ułożyć opowiadania na ten temat. Czyli opowiadania z kubka, też ćwiczenie, które bardzo mocno mi się sprawdza. I takie bardzo literackie ćwiczenie, też w myśleniu kombinacyjnym, połówkowy wiersz. Bierzemy jakiś wiersz, tutaj akurat jest Anny Świerczyńskiej, Siostry z dna. Staramy się go podzielić na połowę, rozdajemy parom, tak? Czyli jakby jedna para dostaje ten wiersz i ta para się dzieli, tak? Że jedna osoba ma część A, druga ma część B i zadaniem jest dopisać jakby dalszą część tego wiersza. Czyli do części A dopisujemy coś swojego, do części B dopisujemy coś swojego. Ćwiczymy myślenie kombinacyjne, a jednocześnie jakoś jesteśmy gdzieś w obrębie literatury i biblioteki. Więc też takie dwa ćwiczenia Wam polecam. Patrzę na czas i tak potrzebuję, Martyna, z Tobą skonsultować, czy możemy tak troszkę przedłużyć. Ja postaram się bardzo pośpieszyć. Powiem szybko, że myślenie kombinacyjne jest o tym, że łączymy... Dzięki, że łączymy rzeczy, idee, które często są bardzo odległe od siebie. Po co ona jest w treningu kreatywności? Tutaj zasygnalizowałabym i odesłałabym Was do czegoś, co się nazywa teorią odległych skojarzeń Mednika. On zakłada, że proces twórczy jest po prostu tworzeniem nowych kombinacji skojarzeniowych. Im skojarzenia są bardziej od siebie odległe, tym większe prawdopodobieństwo, że to, co robimy w procesie kreatywnym, będzie odkrywcze, twórcze, użyteczne. On na przykład mówi o tym, że możemy robić skojarzenia poprzez podobieństwo, poprzez zapośredniczanie albo poprzez przypadek. Tak na przykład powstały karteczki post-it albo buty zapinane na rzepy. To jakby do sprawdzenia teoria odległych skojarzeń. I tak jakby zaufanie, uwierzenie, że to jest ważne, potrzebne w procesie kreatywnym, żeby ćwiczyć odległe skojarzenia i myślenie kombinacyjne. Ok, przechodzimy do jakby takiej finiszu, do tak zwanej kreatywności zaawansowanej, czyli twórczego rozwiązywania problemów. Ja bym Was chciała teraz zaprosić trochę do takiego swoistego eksperymentu. Tych metod twórczego rozwiązywania problemów, czyli generowania pomysłów, jest bardzo wiele. Ja na dzisiaj wybrałam do pokazania Wam z całego tego zestawu dwa ćwiczenia. Pierwsze to jest technika, nazywa się technika superpozycji. I znowu poproszę Was o takie zaufanie i o przeprowadzenie, pozwolenie przeprowadzania się przez to ćwiczenie. Ono ma cztery etapy. W pierwszym etapie jest tak, że wybieramy sobie jakiś problem wyjściowy. Ja już trochę na potrzeby webinarium wybrałam za nas. Umówmy się, że naszym problemem wyjściowym jest to, że chcemy zmodernizować oddział dla dzieci. I zaraz Was poproszę o to, żebyście na czacie pisali skojarzenia. Powiem do czego. Będziecie je pisać na czacie, ja będę je zapisywać w dokumencie. Martyna, mam nadzieję, że będzie da radę z tego całego kreatywnego skojarzenia je dyktować i zobaczymy, co będzie dalej. To spróbujmy tą technikę superpozycji. Tworzymy listę skojarzeń. Jaki powinien być atrakcyjny oddział dla dzieci, Waszym zdaniem? I piszcie wszystkie skojarzenia, nawet jeżeli są odległe. To też je zapisujcie. Ja już udostępnię ekran i będę zapisywać to, co pojawia się na czacie. Jestem gotowa. To było przytulny. Martyna, nie słyszę ciebie. Nie wiem, czy ty już mi... Przytulny, przepraszam, ja wyłączyłam głos. Przytulny, wygodny, kolorowy. Dywan interaktywny, różnorodny. Różnorodny, bajkowy, jasny, dostępny, nowoczesny, zabawny,
miękkie siedziska kolorowe, szalony, radosny, pufy. Okej, okay. Ja zamknę, wystarczy. Tych skojarzeń powinno być minimum 10, my mamy 13. Powiedzmy, że na razie to wystarczy. I teraz kolejny, trzeci etap. Dokonujemy w trzecim etapie superpozycji, czyli losujemy sobie z tych skojarzeń dwa. Może ja pozwolę sobie jakoś tak wylosować. Niech to będzie słowo szalony. Ja tutaj podkreślę jakoś. Mamy szalony i wygodny. I słuchajcie, wracamy do tego samego pytania. Jaki szalony i wygodny? To sobie zapamiętajmy. Coś tam źle zrobiłam. Wróćmy do prezentacji. Nadal pracujemy nad tym problemem, nadal się zastanawiamy nad tym, jak możemy zmodernizować oddział dla dzieci, jakie mamy nowe pomysły, ale biorąc pod uwagę tylko te dwa słowa, szalony i wygodny. Tak? Co nam sugeruje to nowe połączenie? Czyli jakby pomyślimy sobie o tych dwóch słowach, szalony i wygodny, oddział dla dzieci, to jak my możemy go zmodernizować? I zapraszam, żebyście napisali na czacie wasze pomysły. Ja może tutaj wpiszę, szalony... Wygodny. Jak myśląc o tym połączeniu, szalony, aha, wiszące fotele, plac zabaw, trawa zamiast dywanu. Nie nadążam czytać. Hamaki do czytania, pomysłowe meble. Aha, hamaki wśród książek. Piaskownica do zabawy, zjeżdżalnia. Rysunki na ścianie, palma. Okej, okay, super, dziękuję wam, zatrzymam. Normalnie to by trwało dłużej, chociaż nie wiem, czy tej powodzi kreatywności, czy jesteśmy w stanie ją zatrzymać. Chciałam wam jakby zasygnalizować i pokazać, jak ta technika superpozycji wygląda. Czyli mamy trzy etapy. W pierwszym, jak sobie bierzemy problem wyjściowy, to może być modernizacja czegoś, co już istnieje, budynku albo jakiegoś wyrobu, albo jakiegoś działu, albo modernizacja jakiejś struktury w instytucji. Piszemy skojarzenia. Tak jak przed, tak jak wam pokazałam, losujemy sobie dwa przypadkowe i dalej szukamy pomysłów, biorąc pod uwagę już te dwie cechy. I potem przeprowadzamy tak kolejne superpozycje, kolejne losowania, aż znajdziemy jakiś taki pomysł, który nas usatysfakcjonuje i będzie dla nas ciekawy. To technika superpozycji, zapraszam do sprawdzenia, do przetestowania. Pominiemy ankietę odnośnie burzy mózgów. Chcę wam tylko tak krótko powiedzieć, że jeżeli będziecie prowadzić burzę mózgu w waszych bibliotekach, to warto, żeby one kierowały się tymi czterema zasadami, trochę podobnymi do tych zasad, o których już wcześniej mówiliśmy, czyli zawsze najpierw wymyślamy pomysły, ich nie oceniamy, a potem je oceniamy, ale już nie wymyślamy, to jest odroczona ocena. Fantazjowanie, tak? Czyli żeby wszystko, co nam przyjdzie do głowy, zapisywać. Bardzo ważna zasada modyfikacji, przekształcenia, czyli jeżeli ktoś zgłasza jakiś pomysł, to my możemy go modyfikować i przekształcać. W ten sposób zwiększamy prawdopodobieństwo, że coś naprawdę użytecznego i ciekawego nam powstanie. I bardzo ważna zasada w burzy mózgu, przechodzenia ilości w jakość, czyli tych pomysłów powinno być jak najwięcej. I z tym przechodzeniem ilości w jakość wiąże się też coś takiego, że często przy burzy mózgu albo przy innych procesach czujemy taki dyskomfort i mamy potrzebę domknięcia poznawczego i wtedy chcemy, mówimy coś w stylu, no już mamy tych pomysłów, wystarczy, chodźmy dalej, tak? Wszystkie takie chodźmy dalej są troszkę niebezpieczne, trzeba w tym dyskomforcie wytrwać i troszkę tą burzę mózgów poprowadzić dłużej, żeby pomysłów było jak najwięcej, żeby tego nie domykać zbyt wcześnie. I z twórczego rozwiązywania problemów, ostatnie narzędzie, które chcę wam pokazać, paradoksalna burza mózgów, ona też ma jakby cztery etapy. Formułujemy problem, potem mamy fazę plus, fazę minus i fazę plus. W
W fazie plus próbujemy znaleźć odpowiedzi na jakieś wyzwanie, problem. Niech to będzie taki problem, jak zachęcić uczniów szkoły średniej do przychodzenia do spotkania, na spotkanie autorskie do biblioteki. I 15 minut szukamy tak jakby rozwiązań. To jest faza plus. Jak już ją zakończymy, przechodzimy do fazy minus. I tutaj robimy odwrotność. I próbujemy znaleźć pomysły na to, jak zniechęcić uczniów. Jak ich zniechęcić do tego, żeby jakby, jak sprawić, żeby oni nie przychodzili na te spotkania. I mimo, że to się może wydawać śmieszne, jakieś niepoważne, to problem traktujemy poważnie i jakby zgłaszamy te pomysły. I potem wracamy do fazy plus, wracamy do tego pierwotnego pomysłu, jak zachęcić uczniów szkoły średniej do tego, żeby przychodzili na spotkania autorskie. I przeglądamy pomysły z fazy minus, tej wcześniejszej, i staramy się je zamienić na jakieś konstruktywne rozwiązania. Ja Wam bardzo tą paradoksalną burzę mózgów polecam, ona jakoś zawsze mi się sprawdza. Warto wypróbować i przetestować. Jestem ciekawa, do czego wykorzystacie trening kreatywności w swojej instytucji, to co teraz sobie tutaj zasygnalizowaliśmy i co się pojawiło. Wiem, że to jakby było szybko i było tylko zasygnalizowanie, ale może coś już Was zainspirowało i ponownie zapraszam Was na stronę www.menti.com. Zapraszam, żebyście wpisali kod 7834-1508. I odpowiedzieli na pytanie, do czego wykorzystać. Jeżeli chcecie do czegoś wykorzystać, to do czego wykorzystacie trening kreatywności w swojej bibliotece albo w innej instytucji? Już sprawdzimy, co tam się pojawia, jakie odpowiedzi. Aha, okej, okay. Do zmian, do tworzenia wniosków o dofinansowanie, do zajęć dziećmi, do warsztatów. O, już są konkretne pomysły, na przykład noc naukowców, praca nad projektami, do prowadzenia zajęć, do planowania działań wraz ze współpracownikami, aha, do rozwiązywania problemów w projektach bibliotecznych, do tworzenia nowych rzeczy, do zmodernizowania. Do wzbogacenia zajęć dziećmi. A, o, tydzień bibliotek, tak. Trening kreatywności wykorzystam. Super, spotkanie z osobami starszymi, z dziećmi niepełnosprawnymi. Warsztaty z młodzieżą. Aha, mnóstwo różnych pomysłów. Do warsztatów literackich, do kolejnych spotkań warsztatów. Tak, ja potwierdzam, że te warsztaty z kreatywności są ciekawe. W mojej bibliotece i też w centrum na uczelni one się bardzo fajnie sprawdzają. Aha, do tego, żeby stworzyć miejsce odpoczynku. Okej. Okay. Generowanie pomysłów odnośnie oferty edukacyjnej. Okej, okay. Dziękuję Wam bardzo. Ja już zatrzymam. I wrócę do prezentacji. I z tego, co napisaliście, ja tak jakby wnioskuję, że są dwa kierunki. Wykorzystacie to do tego, żeby jakby współpracować w grupie i tworzyć nowe pomysły, albo też po prostu weźmiecie sobie trening kreatywności i zrobicie z niego jakiś kawałek oferty w waszych bibliotekach. Obydwie te ścieżki bardzo mnie cieszą. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Przepraszam, że przedłużyłam. Jeżeli mamy jeszcze przestrzeń, to jestem gotowa na pytania. Tak, tych pytań na czacie w międzyczasie się nie pojawiło wiele, a tak naprawdę chyba się nie pojawiło żadne, ale też nie dałaś, Agata, czasu na to zadawanie pytań, bo to webinarium było takie intensywne, więc ja zachęcam Państwa teraz do zapisywania pytań na czacie. Mamy jeszcze, co prawda, jedną minutę do końca, ale jeżeli te pytania się pojawią, to odrobinę przedłużymy to webinarium. Ci Państwa, którzy muszą nas opuścić, to my to doskonale rozumiemy. W każdym razie przypominam, że webinarium jest nagrywane, więc zawsze będzie można dooglądać ten ewentualnie fragment, który nastąpi po godzinie 12. Na razie się sypią podziękowania, Agata, na czasie. Ja też dziękuję.
Widziałam tam pytanie o literaturę. Ja Wam polecam taki podręcznik, to też będzie w prezentacji w artykule na Labib. Trening kreatywności, podręcznik dla pedagogów, psychologów, trenerów grupowych, autorstwa Krzysztofa Schmidta. Bardzo wam to polecam. Najbardziej pomocny tytuł książek. No to tak, trening kreatywności Krzysztofa Schmidta. Nie mam teraz jak tego uzupełnić, chyba że wpiszę po prostu na czat. Możesz pisać na czacie, Agata, możesz też w artykule, tak, gdzie w będziesz artykule, publikowała link do nagrania, tam też to może się znaleźć. Pani Małgorzata też pyta, czy prezentacja będzie dostępna. Tak, w artykule na Labib. Myślę, że ją po prostu podłączymy jako coś do pobrania, więc jak najbardziej. Ja przeglądam jeszcze pytania, które Państwo zadali, ale w tych pytaniach pojawiło się bardzo dużo odpowiedzi, które nie były pytaniami, więc tak je próbuję przeskanować. Jedna z naszych uczestniczek zadaje pytanie, czy jak się nie wypalić? Ale ja rozumiem, że to nie jest jakby bezpośrednio pytanie związane z tematem naszego dzisiejszego spotkania, chociaż trening kreatywności może być może pomysłem na to, żeby jakoś aktywizować pracowników i współpracowników. Jak się nie wypalić, to jest taki ważny temat. Chyba coś będzie na ten w projekcie Biblioteka Online 2. Będziemy mieć takie warsztaty o tym, jak się nie wypalić. Myślę, że kreatywność jest... Myślę, że kreatywność może być czymś takim, co pozwoli nam trochę jakoś, nie wiem, odetchnąć, porobić jakieś takie rzeczy manualnych, dużo spać, odpoczywać, znaleźć sobie hobby, pamiętać, że praca to nie wszystko. Ja polecam osobiście malowanie po numerach. To już taki zupełny off topic, ale mi to pomaga, żeby się nie wypalić. Malowanie po numerach. Jeszcze wyświetlam jedno pytanie pani Doroty, która pyta, jak wprowadzić metody kreatywne do pracy zespołu, który jest średnio nastawiony na nowości? Powoli, pytając, dlaczego jest średnio nastawiony na nowości, jakoś sprawdzając, ile z tego, czego zespół się obawia, możemy wprowadzić, na ile ma zgodę. Trudne pytanie, ciężko mi tak, rozmawiając też z tym zespołem. Tak myślę, że w ten sposób i tak powoli wprowadzać. Chyba bym poleciła też tą książkę Teresy Ambile, która jest przetłumaczona na język polski, o zasadzie małego postępu, bo ona też mówi o takich malutkich krokach i o tym, jak kreatywność wprowadzać właśnie w zespoły i w organizacje. To mi przychodzi do głowy. Dziękuję. I ja jeszcze zadaję pytanie pani Katarzyny, które nie jest pytaniem dotyczącym treningu kreatywności, ale tak naprawdę pewnego rodzaju sugestią. Być może, Agata, to jest sugestia do Stowarzyszenia Labi, bo jak widać, ten temat bardzo państwu przypadł do gustu i może można by było zorganizować jakieś spotkanie dłuższe, warsztat dłuższy z myślą o tych, którzy chcą się dowiedzieć więcej. Pozostawiam to. Jakby nie oczekuję w tym momencie żadnej odpowiedi, ale to ja biorę do przedyskutowania. Dobrze, tutaj jest jeszcze taki jeden komentarz też pani Katarzyny, że to jest dobry pomysł, ale nie dla tych, którzy pracują w udostępnianiu i muszą szybko wracać do czytelników. To jest chyba też pytanie o to, jak zorganizować trening kreatywności, po to, żeby wszyscy mogli w nim uczestniczyć. Ja osobiście zamknęłabym na kilka godzin bibliotekę i chciałabym, żeby wszyscy zespołu w tym treningu uczestniczyli. To bym zrobiła ja osobiście. No, jakby w takim treningu powinno uczestniczyć jak najwięcej osób, tak sobie to wyobrażam. No i ciężko w nim uczestniczyć, jeżeli mamy w tym czasie do zrobienia pracę. Ktoś pisze, że są dni zamknięte dla czytelników, może takie dni, kiedy jest wewnętrzna praca i wtedy spróbować to zrobić. Albo podzielić właśnie na mniejsze części. Taki prawdziwy trening kreatywności trwa mniej więcej 3 dni, po około 6-8 godzin. Ja nigdy takiego nie robiłam i też nie oczekuję, że taki zrobimy w bibliotece, ale na przykład 3 spotkania po 2 godziny, po 3, w ten sposób spróbować.
Tutaj widzę, że Państwo też jakby mają wiele takich obaw jakby Tak. związanych z wprowadzeniem takiego treningu do instytucji, która w ten sposób nie pracuje, tak? No, że ta nowość może się jakoś nie przyjąć, może być trudna do zorganizowania, do zaproponowania i do przekonania do uczestniczenia w tym. I w tym nurcie też jest pytanie pani Moniki, która pyta, jak proponować nowe rozwiązanie i pomysł w instytucji, której od lat się pracuje tak samo. Jak sobie radzić na obszarach wiejskich, biedniejszych? Potrzebuję jakoś to pytanie zrozumieć. Czy ono jest o tym, jak, czyli na przykład, że chce pani przyjść do zespołu i zaproponować, zróbmy teraz burzę mózgów? Czy ono jest trochę o tym, że chce pani w ofercie dla czytelników wprowadzić trening kreatywności i się pani tego obawia? Nie wiem, czy jakby pani mogła na czacie napisać. Jak Tak, proponować? No. Pani Moniko, poprosimy o uszczegółowienie tego pytania, jeżeli pani jeszcze z nami jest, ale ja myślę sobie, że to, tutaj się zawierają dwa pytania. Znaczy, to pierwsze to jest właśnie, jak zaproponować takie rozwiązanie, taki sposób jak wymyślania pomysłów. Pani Moniko w zespole, już, tak. Już pisze, chodzi o to, że nie jest otwarte. To są bardzo trudne pytania odnośnie też właśnie szefostwa, zarządzania biblioteką. No ja bym próbowała wprowadzać to powoli, powoli, małymi krokami. Może jakby w swoim zespole, czyli na przykład może niekoniecznie w bibliotece głównej, ale nie wiem, w swoim dziale albo w swojej filii. W ten sposób. Nie. Ja myślę sobie, że warto próbować po prostu, tak? To znaczy może się okazać tak, że nieprzekonanych się nie uda przekonać, ale może się uda, w związku z tym warto tu próbę podejmować. To, co ty też pokazywałaś teraz, Agata, to są takie sposoby i takie techniki, które nie wymagają wielkich nakładów środków finansowych, tak? To znaczy jakby można je tak naprawdę zrealizować w każdych warunkach, wystarczy kartka papieru, długopisy kolorowe, jakieś mazaki, więc mogą też Państwo po prostu to potestować, zanim zaproponują Państwo szukanie pomysłów, dużych pomysłów bibliotecznych, proszę potestować te techniki, na przykład w gronach, w których się Państwo czują lepiej. Przy małych pomysłach, tak? Jakby wśród najbliższych pracowników, albo w pracy właśnie z grupami, z którymi Państwo pracują, z dziećmi, z młodzieżą, z osobami dorosłymi, starszymi, które też wiem, że często są otwarte na takie nowości, chętnie wchodzą w takie ćwiczenia. Dobrze, to chyba już ostatnie w takim razie pytanie, chyba też z cyklu trudnych. Jak zachęcić współpracowników do kreatywności, gdy jednak chcą być za pracę dobrze oceniani? Czy znasz, Agata, jakieś rozwiązanie tej sytuacji? To też musiałabym bardziej to pytanie zrozumieć. Jak zachęcić do kreatywności, gdy jednak chcą być za pracę? To jest trochę taki lęk o to, że jak wymyślę, że może w burzy mózgu nie wymyślę nic ciekawego, albo nie wiem. Nie... No bo co to znaczy, że chcą być za pracę dobrze oceniani? Wydaje mi się, że być może pani Anita odnosi się do tego, o czym mówiłaś, to że ocenianie, które jest jednak powszechne w naszej kulturze, w naszych instytucjach, blokuje kreatywność, tak? To jakby to opowiadałaś o tym takim doświadczeniu zrealizowanym z dziećmi. I że ja to też tak rozumiem, pani Anito, proszę mnie poprawić, znaczy, że to również działa wśród osób dorosłych, tak? Znaczy, jeżeli chcemy się pokazać w miejscu pracy i być postrzegani przez przełożonych jako osoby dobrze realizujące swoje zadania i obowiązki, to być może trudno nam będzie wejść w taki trening kreatywności, gdzie trochę trzeba poszaleć, tak? Znaczy, pomyśleć niekonwencjonalnie. To ja bym najpierw bym sprawdziła ze sobą i z tymi osobami, bo może być tak, że na przykład nas ocenianie nie blokuje, bo to autorka tej teorii mówi, że jesteśmy bardzo różni i te czynniki się zmieniają. Może być tak, że dla pani Anity albo dla kogoś to, że będzie potem będzie jakoś oceniana, to nie będzie jej blokować, czyli to jest jakby taki pierwszy krok, że można to sprawdzić. A jeżeli się okazuje, że na przykład taki scenariusz, że wiem, że będę oceniana, a tego nie chcę, to mnie blokuje i ciężko mi będzie poszaleć, to też próbowałabym takimi naprawdę malutkimi, drobnymi kroczkami, że może na początku zrobię burzę mózgów i zrobię jeden krok taki, że spróbujemy się powstrzymać na przykład od oceniania tych pomysłów albo od myślenia, że od takich sformułowań, że to się u nas nie uda. Takimi malutkimi kroczkami. Tak bym to próbowała jakoś robić. Ale to są bardzo trudne pytania.
Martyna, takie wyławiasz. No, takie Państwo zadają, ja tutaj nie mam wiele pole do popisu, po prostu czytam to, co Państwa nurtuje, ale to już jakby było ostatnie pytanie. Ja, chyba tak, bo to też jest jakby takie dobre podsumowanie tego naszego spotkania, to znaczy jakby trening kreatywności, on też jest wymagający dla osoby prowadzącej, ale też dla uczestniczącej i potrzeba pewnego rodzaju otwartości na to, żeby w nim uczestniczyć, chociaż też jest tak i to jest chyba w ogóle takie doświadczenie z pracy warsztatowej, to że jak ludzie spróbują, to często bardzo się szybko przekonują, bo się okazuje, że te nowe sposoby, z których do tej pory nie korzystali, one są po prostu też atrakcyjne, angażujące, wciągające, a przy tym efektywne. To znaczy, jeżeli uda się Państwu wymyślić pomysł, na który Państwo by nie wpadli w inny sposób i on zyska jakąś przychylność i będzie jakby możliwy do zrealizowania, to może się okazać, że kolejny trening kreatywności już Państwo będą zachęcani do tego, żeby go przeprowadzić, a nie będą Państwo zachęcać do tego, żeby ktoś w nim uczestniczył. Więc ja Państwa zachęcam do próbowania i do testowania. Tobie, Agato, bardzo dzisiaj dziękuję za to webinarium, które jak widać jakby spotkało się z taką dużą potrzebą rozmowy na ten temat. Państwa zachęcam również do tego, żeby nagraniem z tego webinarium się dzielić z osobami, które mogą być nim zainteresowane, a dzisiaj nie uczestniczyły, żeby do niego wracać, bo pojawiło się tutaj dużo rozwiązań i pomysłów i takiego przeprowadzenia krok po kroku po ćwiczeniach, które mogą Państwo prowadzić. I jednocześnie zachęcam Państwa do udziału w kolejnych naszych webinariach. W kwietniu już żadnego nie będzie, ale przed nami maj, już w przyszłym tygodniu, a maj na portalu Labi będzie poświęcony nowym technologiom, ale też w kontekście kompetencji przyszłości, czyli tego, jakie kompetencje warto mieć pracując w biotece po to, żeby odpowiadać na wyzwania przyszłości. Bardzo dziękuję Państwu i Tobie, Agato, za dzisiaj. Ja również bardzo, bardzo dziękuję za wspólne eksperymentowanie, odwagę i za te wszystkie pytania i dyskusje też bardzo. Dziękuję.